Znajdujemy się w centrum miasta, na ulicy Józefa Kraszewskiego, przy liceum ogólnokształcącym, gdzie znajduje się wystawa Zbrodnie sowieckie i niemieckie podczas II wojny światowej. Stowarzyszenie dopiło swego. Obiecaliście, że będą wystawiać za jakiś czas prezentację. I taką prezentację po raz kolejny widzimy na ogrodzeniu przy liceum Kraszewskiego. Jak doszło do pomysłu, do realizacji tej wystawy? Nasze stowarzyszenie od lat zajmuje się historią, patriotyzmem. Postanowiliśmy upamiętnić jednak zbrodnie na narodzie polskim wykonane przez Sowietów i przez Niemców podczas II wojny światowej. Co na wystawie możemy zobaczyć, czego się dowiedzieć? Co jest na planszach? Na planszach znajdują się dokumenty z IPN-u upamiętniające zbrodnie Sowietów i Niemców podczas II wojny światowej. Rozpoczyna się od zbrodni dokonanych na Polakach w latach 30. podczas okresu stalinowskiego. Później następne plansze to m.in. zbrodnie katyńskie, mordy Polaków, polskich partyzantów przez Rosję sowiecką, ale też zbrodnie niemieckie, zaczynając od obozów zagłady, przez łapanki, egzekucje Polaków. Idea tego typu akcji, idea tego typu wystaw, tak naprawdę są to prezentacje dostępne każdemu. Na ogrodzeniu jednej z głównych ulic przejściowych w centrum miasta Biała Podlaska i tak naprawdę każdy ma szansę się tu zatrzymać, przeczytać, co jest zamieszczone, obejrzeć zdjęcia, niekiedy drastyczne, ale tak wyglądała historia, to zrobili ludzie ludziom. Tak, niestety to ludzie ludziom dokonali tej zbrodni. To niestety to nasi sąsiedzi, Rosja i Niemcy, niestety co jakiś czas budzą się demony. Może nawet w nawiązaniu do dzisiejszej sytuacji na Ukrainie. Jednak Rosja nadal to jest kraj zbrodniczy. Tutaj na wystawie można zobaczyć, co podczas okupacji wojska sowieckie dokonywały z polskimi obywatelami. To kiedy wystawa będzie dostępna tutaj? Wystawa będzie do połowy listopada. Serdecznie zapraszam.